Dzień dobry, witajcie w sobotę. Zapraszam na karty dnia. Karty dnia w sobotę. Karty dnia w sobotę. Cesarzowa się odwróciła. Arcykapłan również. Zobaczymy, jak to będzie się miało do układu. A może zechcę się pokazać w układzie. Bardzo spokojny dzisiaj dzień, wyważony. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę bardzo klarowny układ pokazał się. Przede wszystkim my będziemy w dniu dzisiejszym oazą spokoju i to umiarkowanie na pewno nam się przyda po tych wszystkich zawirowaniach, dziesiątkach mieczy, wieżach przede wszystkim w tym tygodniu. To umiarkowanie jest jak najbardziej oczekiwane przez nas. Zresztą ja Wam wczoraj powiedziałam, że mam wrażenie, że wszystko idzie w dobrą stronę i rzeczywiście tutaj jest potwierdzenie w tym układzie. Natomiast układ jest bardzo klarowny. On tutaj mi się pokazuje jako jakieś spotkanie twarzą w twarz. Przede wszystkim z tyłu talii mamy dwójkę kielichów, czyli spotkanie. No, dla niektórych to może być randka nawet, bo to jest taka piękna, właśnie też romantyczna energia, ale bardziej tak ogólnie widziałabym właśnie to, że ktoś do nas przyjedzie, bądź też my gdzieś pojedziemy, będziemy się chcieli spotkać, albo już może wcześniej się nawet umówiliśmy z kimś. No i co może się wydarzyć na tym spotkaniu? Tutaj mi się pokazała taka historia, w której my pomożemy jakiejś osobie przezwyciężyć strach, lęk, wątpliwości. To jest szóstka była, to jest przezwyciężenie, zwycięstwo nad czymś. No i tutaj mamy księżyc, czyli te wątpliwości. Może ta osoba odkryła jakąś tajemnicę, może coś było zakrytego, teraz właśnie wypłynęło za sprawą tej superpełni, która była w czwartek. No i ona nie jest łatwa, bo ta pełnia w Skorpionie, ona poróżniła wiele osób z tego, co gdzieś tam obserwuję. Tak więc tutaj może być taka historia. Mogą tutaj być te osoby pokazane. Możemy słyszeć o tych osobach, tak? Ktoś może nam o tych osobach opowiadać. Tak więc tutaj taka historia mi się pokazuje. Może na przykład ktoś nam dzisiaj opowiedzieć o swoim związku i my jako właśnie ta oaza spokoju będziemy w jakiś tam sposób w stanie pomóc czy to naszemu przyjacielowi, czy to komuś z rodziny. Pod koniec dnia pokazał nam się król monet, czyli to jest wszystko, co jest związane przy domu, w domu. Zazwyczaj mi się właśnie te karty monetowe pokazują król, królowa, dlatego że no, wynika to też z tego, że być może w sobotę będziemy mieć więcej czasu, żeby poświęcić właśnie naszemu otoczeniu. Tak więc tutaj takie energie dzisiaj. Bardzo spokojnie, bardzo taki spokojny dzień. I wykorzystajcie to umiarkowanie. Dzisiaj mam wrażenie, że nigdzie nie będziecie się spieszyć, że tak będziecie mogli mieć trochę więcej czasu dla siebie. Taki nawet spokojny poranek może uda Wam się celebrować przed tym spotkaniem, które mi się tutaj w tej dwójce kielichów pokazało. Ja ze swojej strony życzę Wam udanej soboty, miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.